Czego byś życzył naszym kibicom na te święta zbliżające się? Naszym kibicom na zbliżające się święta życzyłbym zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i lepszych wyników z ich ukochanej drużyny. Siemanko Salim. Cześć. Czego byś życzył naszym kibicom z okazji tych zbliżających? Wesołych, pogodnych i rodzinnych świąt. Witam bardzo serdecznie. Cześć Reku. Witam. No co, mam coś powiedzieć? A no to życzę wszystkim wesołych świąt z rodzicą, z rodziną, żeby były spędzone. No i... Dobrego Mikołaja! Zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, rodzinnych, spokojnych i szczęśliwego Nowego Roku. Chcielibyśmy życzyć zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie rodzinnych. I wszystko najlepsze w roku. Dokładnie, ja powtarzam słowa Karola. Żeby jak najwięcej was było w naszych meczach. Dla kogo gramy, dla kibiców. I tak samo życzę wesołych świąt. Pozdrawiam. Życzenia dla kibiców. Złożyłbyś jakieś? Masz jakieś takie? Dla kibiców? Przede wszystkim zdrowych i pogodnych świąt z uśmiechem na twarzy. To po pierwsze. I serdecznie zapraszam na pierwszy mecz, który odbędzie się w styczniu. Z Politechniką Mogdańską. Serdecznie zapraszam. Maksiu! To życzę wszystkim wesołych, rodzinnych świąt. I prezentów. Tak najlepszych oczywiście. Witam. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Dużo zdrowia, szczęścia do wszystkich kibiców. Od Mikołaja, tak od naszej drużyny. I zapraszam na najbliższe mecze na Twardowskiego. Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim kibicom spokoju, szczęścia i świąt w rodzinnej atmosferze. Proszę złożyć życzenia naszym kibicom. Życzę wam wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt. Oby były spędzone w najbliższym gronie rodzinnym, mam nadzieję, i żeby były bezpieczne. Wpadajcie na nasze mecze. Witam pani Zbyszków. Dobry wieczór. Wszystkiego najlepszego, zdrowiu, wesołych świąt od trenera Unii Szczecin, Zbigniewa Majkowskiego.